możemy dzisiaj siać Twoje słowo, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że możemy, Ojcze, głosić tego Chrystusa, Ojcze, którego poznaliśmy. Ojcze, wywyższamy Twoje imię na tym miejscu, Ojcze. Oddajemy, Ojcze, Tobie chwałę. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za to, że jesteśmy, Ojcze, głosem do tego zagubionego świata. Ja teraz ogłaszam, że słowo, które będzie dzisiaj głoszone, ono będzie dotykać serc ludzi. Ono będzie wpływać na ludzi tak, że będą przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Przyjaciele, ten kraj, w tym kraju mowa o krzyżu jest głupstwem. Mowa o krzyżu w tym kraju jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla tych, którzy mają otwarte serca, dla tych, którzy prawdziwie szukają Boga, a jeszcze Go nie znaleźli. Ta Ewangelia, którą dzisiaj będziemy głosić, będzie mocą do życia tych ludzi. Przyjaciele, ja nazywam się Rafał Grodzki. Ja w 2014 roku pojednałem się prawdziwie z Bogiem. Odnalazłem tego prawdziwego Boga. Wiecie, ja znalazłem się w swoim życiu w miejscu jakby takiego największego upadku. Ja znalazłem się w więzieniu. Byłem przestępcą. Handlowałem narkotykami. Wyjeżdżałem do Kolumbii kręcić lewe interesy. Robiłem wszystko, co się da, aby moje życie było jak najlepsze. Ale kiedy znalazłem się w tym zakładzie karnym, to ja zrozumiałem, że czeka mnie śmierć, tak czy tak, że moje uczynki są uczynkami ku śmierci. Wiecie co? Ja wtedy zacząłem szukać Boga, bo zacząłem się bać. Ja zrozumiałem to, że bez poznania prawdy o Bogu moje życie jest skazane na śmierć. I choć jeszcze nic nie wiedziałem o Bogu, to dobrze myślałem. Moje życie było skazane na śmierć. I powiem wam coś. Nieważne, czy byłeś przestępcą tak jak ja. Nieważne, czy jesteś dobrym ojcem, dobrym człowiekiem. Czy chodzisz do kościoła, czy wypełniasz dobre uczynki. Idziesz do piekła, jeśli nie poznałeś Jezusa. Idziesz do miejsca, w którym nie ma Boga, jeśli nie poznałeś Jezusa. Jeśli nie poznałeś Jezusa, jeśli nie uwierzyłeś w to, że On wszystkie twoje grzechy 2000 lat temu wziął na siebie i umarł za ciebie, a po trzech dniach wstał z martwych i panuje, jest dzisiaj Bogiem życia. Jeśli ty w to nie uwierzysz, to jesteś w miejscu, jesteś z miejsca przekreślony. A wiesz, dlaczego jesteś przekreślony? Bo każde kolano zegnie się na imię Jezus. Każde kolano wyzna, że Jezus jest Panem, albo z poziomu piekła, albo z poziomu nieba. Przyjaciele, jeżeli ktoś z was chce się pojednać z Bogiem, jeżeli ktoś z was Go szuka, to nie zwlekaj, pojednaj się z Bogiem jeszcze dzisiaj. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, jeżeli potrzebujesz wsparcia, możesz tutaj przyjść teraz do nas. Każdy z nas, kto tutaj jest, poznał Jezusa. Każdy z nas może Ciebie przybliżyć do poznania prawdy i możesz dzisiaj stać się obywatelem nieba, jeżeli tylko tego pragniesz. Jeżeli tylko w Twoim sercu jest pragnienie pojednania się z Bogiem i bycia synem królestwa, to przyjdź tutaj. Kolejną dobrą nowiną jest to, że dzisiaj możesz zostać uzdrowiony z każdej choroby. Dzisiaj, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to ja ci powiem tak. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty każda choroba została wrzucona na Jezusa po to, abyś ty dzisiaj miał, przez to, że On cierpiał każdą chorobę, uzdrowienie. Kto potrzebuje uzdrowienia, przyjdźcie tutaj. Z każdej choroby zostaniecie uzdrowieni przez moc imienia Jezus.